Cynkowi chłopcy w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Jest to adaptacja reportaży Swietłany Aleksiejewicz Cynkowi chłopcy, które mówią o wojnie radziecko-afgańskiej, która działa się w latach 80. ubiegłego wieku. W adaptacji, którą przygotowaliśmy, postanowiliśmy przenieść bardzo krwawe, bardzo mroczne reportaże mówiące o tym, o czym postuluje sama autorka, sprowadzaniu historii do wymiarów człowieka i o takim prywatnym cierpieniu. Postanowiliśmy przenieść do świata festiwali piosenki żołnierskich w Kołobrzegu. Więc te reportaże właśnie w takim świecie, w świecie pewnego musicalu, wojennego musicalu, którym nie tylko mierzy się z tą historią tej wojny, ale z próbą przez nas opowiadania takich pojedynczych, prywatnych historii cierpienia bohaterów tej wojny. Wybraliśmy tekst Swietłany Aleksiejewicz Cynkowi chłopcy, który opowiada o historycznej wojnie w Afganistanie sprzed 30 lat. Ona rozpoczęła się w 1979 roku, trwała 10 lat. No i odnaleźliśmy w tym jej tekście, w tym reportażu Cynkowi chłopcy, jakiś taki w ogóle model współczesnych wojen, które prowadzimy. To znaczy, pomimo, że tamtą wojnę prowadziło mocarstwo niedemokratyczne, Rosja, Związek Radziecki, no to właściwie, nie chcę mówić, ale upraszczając, niewiele się zmieniło w tym schemacie prowadzenia wojen. To są teksty piosenek różnych, bo nie tylko festiwalowych, ale różne takie nasze, przez nas wyselekcjonowane pomniki naszej historii, jakieś takie narodowe, z którymi się też mierzymy, bo nie tylko jakby ta główna, przewodnia koncepcja, konwencja Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w spektaklu, tylko mierzymy się z różnymi narracjami opowiadania o wojnie. Czyli to są i pewnego rodzaju pastisze hollywoodzkich produkcji, ale też próba wcielania się w te postaci, w te reportaże i też ten przewodni właśnie musical, ten Festiwal Piosenki Żołnierskiej. Więc będzie dużo śpiewu, dużo ruchu scenicznego, ale też myślę trochę istotnych tematów, które w obecnej sytuacji społeczno-politycznej, pewnych coraz bardziej radykalizujących się grup i pewnego takiego wszechobecnego strachu przed wojną, która może zaraz ma nadejść. Myślę, że tekst bardzo aktualny, który nam mówi, że niezależnie od tego, co za sobą niesie i jakie niesie konsekwencje, to w przypadku każdej wojny przede wszystkim cierpi człowiek i to taki ten najprostszy. I jego historia względem tej wielkiej historii, choć mała, drobna i niezauważalna, jest historią według mnie najważniejszą i najbardziej przerażającą. Wzięliśmy ten tekst, oddaliśmy go w ręce bardzo młodemu reżyserowi, który u nas debiutuje. Wracamy do tradycji debiutów w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, wpuszczamy świeżą krew do teatru. Oddaliśmy go w jego ręce, ale również bardzo doświadczonych współpracowników Marcina Chlandy, Karoliny Mazur, Maćko Prusaka, choreografa. Oddaliśmy właściwie wszystko, co mamy najlepsze naszemu debiutantowi. No i za chwilę będziemy konsumować kolejną premierę, 340. Cynkowi chłopcy, Swietłana Aleksiejewicz.